Za pół godziny będzie grochówka. Straż pożarna ode mnie, karetka ode mnie. Teraz robimy jakieś wojskowe pojazdy. Jeździ cały ten sprzęt. Zabezpieczenie medyczne przeciwpożarowe. Tutaj się stoiska dopiero rozkładają. Izba skarbowa. W postaci ktoś sobie to zakupił. Trzymaczkę do karty. A to jest też głowa kamienia. To jest cały pokazu świetowa. O kurde. Dlaczego nie przywozić za granicę? Łapki, wszystko, tak? Ale czy to jest jakościowo? O, kontrola celna, stop. Gra niepodległe. Wygrałam! Nie wygrałam jeszcze! Wygrałam, jestem tu! Ja wygrałam! Kufiec Słowicz. Nie umiem! Dobra, maski przeciwgazowe. Tym razem nie. Odzyskaliśmy suwerenność i państwowość. Mieliśmy własny rząd i wojsko. Polska powróciła na polityczną mapę świata. Jednocześnie dumą narodową, ważnym swojego narodu. Instytucją, wokół której jednoczyli się wszyscy obywatele, zwłaszcza w chwilach prób. Orkiestra wojskowa chyba przyjechała. Polski strzelany na frontach II wojny światowej. Bohaterska powstańców warszawskich. Wielu bohaterów pozostało bez imienia. Ale nigdy nie zostało wykonane. Pani, imię każdego z nich. Można jedną flagę? Dziękuję. Ta odpowiedzialność jest dziennikiem Polski pomiędzy bohaterami 11 listopada 1918 roku i współczesnymi pokoleniami. Nie, dobrze, to. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości mają dla nas wszystkich szczyt za wolną Polskę. Odważnie patrzymy w przyszłość. Z pełną świadomością tego, że jesteśmy silnym i dumnym narodem. Dlatego on się zatrzymuje w tej pozycji. Sygnalizuje nam koniec amunicji. Jeżeli magazynka by nie było, wypnie sobie pan tego tutaj przyciskiem. O, i teraz przeładuje. Tylko zamek pójdzie do przodu, tak? Fajne polski wedą. W ten sposób, jak uderzy w zamek, żołnierz ładowniczy mówi, że załadował od momentu uderzenia w zamek. I wtedy dopiero sprawdzam jeszcze raz na stawie, czy jest w porządku. I zastanawiam się tam następnie odpalenie. Jestem za niski trochę. Nawet jak będzie pan za niski, to wtedy podstawiamy skrzynkę po amunicji i pan wyżej wchodzi i wtedy jest dokładniejsze ładowanie. A co, a teraz jak on pójdzie, to Wspólne siły cywilne i wojskowe się nam tutaj ułożą. No właśnie, wspólnie celebrować niesamowitą, wspaniałą. Cieszę się z tego, jak to jest. Mamy jakieś tam problemy. Proszę, sprawdźcie, jaka pogoda.
bardzo dużo atrakcji dzisiaj jest do waszej dyspozycji. Sprzęt wojskowy, ludzie, którzy w wojsku służą, będą oczywiście masę informacji dotyczących... Zaraz przy ciekawe zakup, to będzie się stać. To wszystko dzisiaj. Tutaj na scenie, tutaj też, kiedy już państwo dowiecie się wszystkiego, tutaj pomiecicie wzrokiem rakietę albo pozostałe sprzęt wojskowy, to się chciał, bo przecież robić pojęcie różnego drużyny. Przyjdźcie, znajdźcie się tutaj. W ogóle zresztą dość często pan na tę scenę spoglądacie, bo dziać się tutaj będzie naprawdę dużo. Koncerty orkiestry wojskowej, koncerty orkiestry tutaj, waszej, z Łowicza. Do tego występuje również zespół punkowych. Tutaj właśnie też pokażę tańca, będzie dużo muzyki. Wszystko oczywiście w klimacie. Już teraz. Ale to nie, to ja bez karabinu mogę. Tak, spadł nam. Ładne zdjęcie cię wybrać. Dobrze. Poczekaj, dobra, kaska. Tak, nie wiem, jak to jest. Tu jest też założyć? Co? Żeby nie strzelił, tak. No ja wiem. Dobra, gdzie maszynę? Czeka, wczoraj w tą niedzielę nie było. Ale byliśmy na siódmą teraz, nie? Jak? Co roku? I mogę, pani doktor, byliśmy w klasie nie dopuścić. A no to trzeba już po raz drugi. Słowa straszłowiecka. Sekund. I w tym momencie, w ciągu tych 10 sekund... I chcę brawo ministrom jeszcze raz bardzo gorąco prosimy nagrodzić brawami. Jedyna w swoim rodzaju. Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz wystąpiła dla państwa, ale prób. Wsłuchać w te słowa, bo są one ponadczasowe. Zapraszamy. Zapraszamy. Szanowni panowie, Wolny Jakobu Piaźnie żywiot. Żywioły nie jego ręce wytłużone na naszym podole płaca. Żywioły dla mnie zbliżone do więzienia. Ale nic to nie jest, właśnie nie prawie do roku lata. Zapytanie tak jak człowiek do roboty, jak jaki wolą do roboty. Dowiedzieć się troszeczkę więcej i te wiedzy nie tylko na temat wojskowości, jak już się zorientowaliście, ale również na temat działalności urzędów i innych instytucji państwowych po prostu pogłębić. Do tego gorąco, gorąco zachęcamy, a teraz... Dobra, grupa. Zbawienie niepodległości, ale również dla wszystkich wielkich i małych bohaterów walki o wolność przez ostatnie 100 lat.